Witajcie kochani, dzisiaj będę robił naleśniki na słodko, ale żeby one były na słodko, to już mówię, co będzie potrzebne. Mleko, woda mineralna, odrobinę soli, mąka, cukier, twaróg, jajko, cukier waniliowy, dżem, no i jeżeli na słodko, to jeszcze i karmel. Jak na słodko, to jeszcze i karmel. Szklanka mleka. Szklanka wody mineralnej, jedno jajko, odrobina soli, jedna łyżeczka cukru waniliowego, tyle mąki, jeden kubek. Jedna czubata łyżka cukru i trochę, albo dwie płaskie łyżki cukru. Rozgrzesz patelnię. Patelnia mi się nagrzała. Dodaję troszkę oleju. Robię pierwszy naleśnik. Odwróciłem pierwszy naleśnik. Ciężko to poszło przy pierwszym naleśniku, bo zawsze pierwszy się przykleja. Bardzo ładnie wygląda. Już biorę talerz. Teraz następny naleśnik. Deczko oleju, żeby aby tylko patelnia była tłusta. To jak widać w tej chwili dżem już rozrobiłem. Mam taką konsystencję, taką jaką chciałem na swoje naleśniki. Prawda? Teraz tutaj mam ser biały, tak? Do sera białego dodam dwie łyżeczki śmietany 18, żeby go nieco rozrzadzić. Lecz cukru nie dodam, bo to będzie wystarczająco słodkie, bo z tego względu, że będę miał karmel w tym. W naleśnikach, żeby po prostu nie było za słodkie. To ma być przyjemność. Teraz karmel wrzucę do mikrofali na nie wiem na długo, po prostu mam się rozpuścić. Popatrzcie, ten karmel co miałem, odgrzałem w mikrofalówce dwa razy po 30 sekund, tak żeby po prostu miał konsystencję taką płynną. Zaczynamy robotę. Biorę deseczkę. Zaczynam robotę od pierwszych. Pierwszy mój naleśnik. Jest. Pierwsze co? Troszkę sera. Wierzcie mi, jadłem to już. Jest smak niespotykany. Naleśniki z karmelem. Ja robiłem, wiem. Dżem. Na pierwszą połowę naleśnika dżem daję. Na drugą połowę naleśnika karmel. Taki rozgrzany. Niech mi się ładnie rozłoży. Z
zawijam w tą stronę, że gryząc, żeby jedząc wszystko naraz. Zawinąłem naleśnik. To jest pierwszy. No i teraz na same zakończenie jeszcze bardziej rozrzadziłem, podgrzałem karmel, żeby był bardziej lejący. I po prostu polewam sobie. No i teraz na sam koniec, jak już podgrzałem jeszcze raz karmel, żeby był bardziej rzadszy. Na wierzchu tylko takie o kropki se robię z karmelu. Oczywiście się przy tym ubrudzimy, ale wierzcie mi, smak jest niespotykany. Jeżeli film Wam się podobał, proszę, udostępnij, lajkuj, subskrybuj mój kanał. Masz jakieś pytania, napisz w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego razu.